Siemka, Tomka, witam Was na kolejnym odcinku Strołów. Dzisiaj porozmawiamy sobie krótko o evencie, czyli Snowfest. Evencie, który trwa od 15 do 28 grudnia. No i się zaczął wczoraj, prawda? Także pierwsze co, to musimy podejść pod drzewko w hubie, drzewko świąteczne i spotkać Cubezly. Teraz tak. To chyba jest to drzewko. I Cubezly jest tutaj, o. Ma wykrzyknik w sobie, bardzo śmieszne. Zbugowane. Dobra, to była nasza pierwsza misja, aż 15 monet za nią dostaliśmy. Przyda nam się, bo wiadomo, teraz nowe smoki są do zrobienia. Także wznowiłem zbieranie monetek, chociaż wcześniej tego dawno nie robiłem. Complete Snowfest Daily Adventure. No to po prostu powinniśmy chyba pójść do tego chłopka, który też ma wykrzyknik w sobie zamiast nad sobą. Sub-Zero Shadow Flakes. No to mamy questa i pewnie powinno to się dać. Mamy tutaj. O, jest. To powinno się dać zrobić po prostu z takich mobków. Dixie gave the call to collect as many Sub-Zero Shadow Flakes as you can. You can get them by completing delves during Snowfest. Pretty simple, lucky. Aha, no to po prostu do Delsu mamy pójść. To sobie postawię jakiś portal prywatny, myk myk. Dobra. Po pokonaniu tego bossa na końcu dostałem 17 tych fragmentów. Czy tych materiałów. No to wystarczy teraz kolejnego dokończyć i będziemy to mieli. Także zobaczmy jeszcze raz, bo w sumie to wcześniej nie pokazałem wam tego momentu. Mamy te 17 na 30 i teraz pokonamy sobie bossa. No, wiadomo, włączyłem sobie niski poziom, także idzie to szybko. No, dawaj dziadu. Jest, zaliczyło nam misję. No i git. Dalej mamy, o nie, bo musimy wykonać aż 3. Ach, najgorzej, no to wracamy do huba. Z tego co widzę, jeszcze tutaj mamy jedną. I... u tego bałwanka jeszcze jedna. No dobra. Jakie to są te misje? Make a donation, collect sub-zero no. Już widzę, tutaj jest ta dotacja. Czyli musimy jeszcze pójść sobie do Delft, czy to jest to drugie? Aha. Bo widzicie, tam to jedno jest sub-zero są w Delft, a inne są w takich dungeonach specjalnych. Tak, w 3 dungeons. A, musimy jeszcze jakieś dungeony zrobić. Dobra, mamy jakiś dungeon, prezent. Tak, prezent. Miały być 3 albo prezenty, no to... czyli drzewka albo prezenty. Przebijemy się do samego dołu, bombami. No jest jakiś smoczek. Dobra. Rozwaliliśmy i uwaga, dostaliśmy 20 na raz. I dostaliśmy jakiś prezent jeszcze. Ojej. Tak, to będą takie craftingowe pierdoły. Dobra, takie prezenty po prostu trzeba znaleźć na mapie. No będą po prostu na wszystkich wszystkich strefach oprócz wodnej. Tyle. To jak co roku, trzeba po prostu sobie pofarmić troszkę te prezenty, tak samo te dels. I będziemy mogli zrobić tą dotację i będziemy mogli przejść na kolejny poziom. Dobra, mamy... jedne Sub-Zero i drugie... te drugie są z Delves, te pierwsze są po prostu z tych dungeonów. Nazbieraliśmy tyle, ile trzeba i wystarczy tutaj kliknąć w tym stołku do craftingu Snowfest dotację i udało nam się zrobić tą misję. Teraz Learn the Recipe. Chyba chodzi o tą receptę, którą teraz dostaliśmy. Tak. I dostaliśmy za to całe 2 mastery. Super. Dalej. Use an understacks delves gates. O, dobra, to jest to, co dostaliśmy. Teraz musimy tam wskoczyć. Weźmiemy sobie od razu Shadow Huntera. I pod 6 mam? Nie, to nie jest to. Musimy sobie dopiero to wrzucić na slota. O, to są te 3. Sobie ustawimy.
i zobaczymy, co jest w środku. Także event teraz szybko już lecą te misje, jak widzieliście, jedna za drugą. Właśnie skończyliśmy kolejną. Defeat the boss of Delph to find the catalytic classic and buy a shadowy catalyst. Co to jest? Dobra, musimy tutaj po prostu zabić moby. Jak widzicie, misję mamy wyświetloną do góry. Musimy zabić... To po prawej mamy napisane, ile mamy zabić tych mobów. Do góry mamy napisane, że mamy pokonać bossa. To jakieś specjalne wrota są. No jakby się coś stało, to macie jeszcze dwa zapasowe, prawda? Macie jeszcze dwa zapasowe gate'y do odpalenia. Oczywiście dostaliśmy trzy sztuki, a tylko jedna będzie nam potrzebna. No jednak przydałoby się troszkę pozabijać te moby, bo mało ich jest i potem nie będzie nam się chciało wracać. No bo jak sobie będziecie tak za dużo pomijać tych mobków, to może się na koniec okazać, że nie ma już na tym obszarze, który wam został, odpowiedniej ilości mobów do zabicia i będziecie musieli się wrócić, żeby wykonać tą misję, która pozwoli wam w ogóle zespałnić bossa. No tak niestety jest. Także jeszcze 16 mobków przed nami. O, tutaj jest więcej, super. No, już zostało tylko 5. O, jeszcze dwie książki, super. 3 mobki. Jak zabijemy wszystkie mobki, to już możemy prosto... wszystkie mobki, które w misji są potrzebne, to możemy już wtedy prosto na bossa lecieć, się nie przejmować. No, jeszcze jednego. No dobra, super. Już teraz tylko na bossa, nikogo nie bijemy. W ogóle ten Delph jest trochę dziwnym trybem, no ale... niech będzie. Strasznie się twórcy uczepili tego trybu. Ja wiem, że nowy i tak dalej, ale... tak naprawdę dużo w tym nowego nie ma. Bo jest w dużej mierze podobny do Geode. Ale jak chcą, tak se niech robią. Dobra. Co to w ogóle za dziwny boss jest? Jest, pękło. I to była ta misja. Co to jest? Aha, to jest jakaś poczeka, wielka książka. Okej. Shadowy Catalyst. To mieliśmy ogarnąć. To już będzie piąta misja. Chyba że ze skrzynek nam wyleci. Zaraz zobaczymy. Ojej. Ale fajne rzeczy poleciały. Widzieliście? Nagrody były. W postaci monetek. Kolejna misja właśnie. Craft Glacier Shard. No to myk. Udało się. Jakaś pierdoła to jest po prostu. Craft the... kolejna jest misja. Craft the Stitched Snowfest Quill. O, jest. No, to już widzimy, do czego był ten Glacial Shard. Nie Glacial, tylko Glacial Shard. Żebyśmy mieli taki dywanik. No to dywanik nam dał 50 mastery. Ten dywanik to jest Shadow Stitched. To chyba w mountach będzie. Zobaczymy sobie. Shadow Stitched. Nie? Nie jest mountach? To może będzie... co to w ogóle jest? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Nie, no jest mount. Shadow Stitched. A, bo tam jest myślnik. Może źle wpisałem. Shadow... myślnik. O, jest. Dobra. A, i to była kolejna misja w ogóle, żeby po prostu na niego wsiąść. No, to nieźle. Tak wygląda dywanik. Ten świąteczny. No tak jak każdy inny, dokładnie taka sama animacja, tylko po prostu inną grafikę na to nałożyli. Także to by było na tyle. Event prosty, skrzyneczki tutaj możecie jeszcze sobie pootwierać, te, które dostaliście z eventu. No jak widzicie, całkiem spoko rzeczy wlatują. No, koriesz. I tak naprawdę, co tutaj zostało? Te skrzyneczki można sobie craftić za te snowfestowe rzeczy. Tutaj przydałoby nam się odblokować recepty. Oj, nawet nie wiem, jak to ogarnąć.
Chyba, że z tych skrzyneczek by nam poleciały te recepty. Może zobaczymy tak naprawdę. Bo ja tych recept tutaj na razie nie widzę, to są wszystkie z Geoda. A to są winter, to co innego jest. Jakoś tam mniej więcej to sobie ogarnę pewnie, może z tego leci, może z tych skrzynek. Tutaj powinno być w sumie napisane. Z tych skrzyneczek jest, uwaga, uwaga. Bound Brilliance, Dragon Coins, Crystalline Core and the Rare Diamond, Dragonite or Metameter. Nic. Nie wiem jak te recepty ogarnąć, ale pewnie będzie się gdzieś dało w prosty sposób. A, tutaj widzicie w drugiej zakładce można sobie całkiem sporo rzeczy odblokować. Po prostu zbierając te coiny. Te coiny dostajecie właśnie od tych ludzików. Czyli od każdego po jednym codziennie. I będziecie mogli dzięki temu sobie wykraftić różne rzeczy tutaj. Już z drugiej zakładki, które dadzą nam całkiem sporo mastery. Dobra, to by było na tyle. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. No i oczywiście powodzenia w evencie.